Moi drodzy, chciałbym się dzisiaj również posiłkować takim dodatkowym tematem dzisiejszego dnia, modlitwą. Pomóż nam, Panie, całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samego. Kiedy żeśmy usłyszeli ten fragment Ewangelii, rozmowie uczonego w piśmie o Samarytaninie, zazwyczaj wpadają nam w ucho słowa, które są wypowiadane tam. A przede wszystkim pytanie, które jest jakby wypowiedziane całym fragmentem Ewangelii. Kim jest mój bliźni? Na to pytanie możemy odpowiedzieć bardzo łatwo. Oczywiście każdy człowiek. Bardzo prosto. Ale kiedy zaczniemy się wgłębiać w słowa, kim jest mój bliźni, wówczas zaczniemy rozważać zupełnie coś innego. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam fragment życia duchowego naszego, bo jesteśmy zobowiązani do miłości bliźniego, do Pana Boga. Ale musimy sobie zadać takie pytanie. Czy w rzeczywistości kocham Pana Boga? Co to znaczy? Łatwo nam jest powiedzieć tak, kocham Pana Boga. Pan Bóg jest moim zbawcą, moim stwórcą, moją drogą, moim życiem. Ale trzeba sobie popatrzeć na tę miłość jakby w trojaki sposób. Miłość Boga. A nie możemy miłować Boga, jeżeli nie będziemy miłować swojego bliźniego. A tak naprawdę nie będziemy umieli miłować swojego bliźniego, kiedy nie będziemy umieli miłować samych siebie. A więc te trzy drogi, te trzy wyzwania każdego z nas są bardzo istotne i bardzo ważne. Oczywiście powołując się na Pismo Święte, a jako uczestnik od samego początku szkoły biblijnej, bardzo bliskie mi są słowa naszego Pana, wiemy praktycznie wszystko Panu Bogu z Pisma Świętego. Możemy zacytować mnóstwo najróżniejszych cytatów, które określają nam miłość Boga do człowieka. Ale odwróćmy to pytanie. Jak ja mam miłować Boga? Co to znaczy? Moi drodzy, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ba, wszyscy jesteśmy dziećmi swojej matki i swojego ojca. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Kochamy rodziców? Kochamy. Ale jaką miłością? Czy kochamy taką samą miłością na przykład swoją żonę? No nie. A czy kochamy może taką samą miłością swoje dzieci? No nie. A więc widzimy, jak ogromne znaczenie ma w naszym życiu, w życiu człowieka ma miłość. Odpowiedzmy sobie na proste pytanie. Jak ja kocham Pana Boga? Co to dla mnie znaczy? Czy jest to tylko i wyłącznie slogan, napis, reklama? Czy te słowa mówią coś do mnie? Moi drodzy, możemy sobie powiedzieć, zacytować tak zwane 11 przykazanie. Potem was poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość macie jeden ku drugiemu. Właśnie po tym poznają, żeście moimi uczniami. A więc widzimy, Boga mamy kochać, tak bym powiedział, za pośrednictwem człowieka. Za pośrednictwem, bo mogę z Nim rozmawiać, mogę z Nim się spotkać, mogę wymienić zdania z Nim. Bo tak naprawdę, kiedy popatrzymy
na mój własny monolog z Panem Bogiem, to ja Go chcę słuchać, to ja Go chcę miłować, ale najczęściej odpowiedź mam w moim bliźnim, w tym, kogo mam kochać, kogo miłować. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Miłość Pana Boga i miłość bliźniego jest bardzo trudna. Oczywiście my możemy zaraz powiedzieć, no dobrze, ale przecież moim bliźnim jest każdy człowiek. Moim bliźnim jest moja żona, moje dzieci, moi rodzice. To są moi bliźni. Ale zauważmy sobie, że miłość żony, męża, dzieci, rodziców są w miarę łatwe, naturalne, moje. Mnie nikt nie uczył miłości do moich rodziców, ale natomiast rodzice uczyli mnie miłości. Przez to, przez swój wzór. Przez to, jak odnosili się jeden do drugiego. Na tej podstawie mogę nauczyć się kochać Boga. Ja się mogę z Panem Bogiem kłócić, tak jak w małżeństwie małżonkowie kłócą się czasami. Ale to znaczy, że mnie się kochają? Ja mogę się spierać z Panem Bogiem, ale to znaczy, że małżonkowie spierając się między sobą mniej się kochają? No nie. Moi drodzy, Pismo Święte, szczególnie Stary Testament, weźmy tak zwanych proroków większych, to jest jedna pretensja do Pana Boga. Dlaczego? Dlaczego naród izraelski jest w niewoli? Dlaczego go nie może wyprowadzić? Dlaczego nie możemy przyjść do swojej ziemi obiecanej? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w Nowym Testamencie na pierwszym miejscu jest miłość. Na pierwszym miejscu jest miłość. I ta miłość uczy nas wówczas stosunku do nas samych. Jeszcze raz powtórzę. Potem was poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli macie miłość jeden ku drugiemu. I teraz tak naprawdę, chociaż jesteśmy na nabożeństwie ekumenicznym, kiedy staramy się modlić o jedność, to zauważmy, że chociaż jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie Panu, wyznajemy tego samego Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego. Ale odpowiedzmy sobie. Kochamy się? No właśnie. No właśnie, to jest bardzo wielki problem dla nas samych. Po to się spotykamy w tygodniu i nie tylko modlitwy o jedność chrześcijan, by nie dość, że się poznać, to powtórę, miłością braterską się pokochać. Moi drodzy, dam prosty przykład. Jak powiedziałem, od ponad już trzy lata już będzie szkoła ekumeniczna, w której pracujemy, w której się spotykamy. I zauważam jedną bardzo charakterystyczną rzecz. Że na początku, na pierwszym roku, każdy patrzył się na siebie. Każdy pytał, a z jakiego jesteś kościoła? A co ty sobą reprezentujesz? Jak wygląda twój kościół? A dziś? Po 3 latach wspólnoty w szkole była wycieczka do Zelowa. Już się nie pytał nikt nas, dlaczego wyznajesz Pana Boga? Czy jesteś ewangelikiem? Czy jesteś mariawitą? Że jesteś katolikiem rzymskim? Nie. I właśnie o to chodzi. Aby miłość, którą ofiarował nam Pan Bóg, dał nam. Abyśmy umieli zaimplementować tę miłość w stosunku do swojego bliźniego. Do człowieka, którego
po raz pierwszy w swoim życiu widzę. Do człowieka, który chce obcować, chce być ze mną. Chce słuchać. Tak jak teraz jesteśmy na modlitwie, wszystkie oczy są zwrócone do mnie. Na mnie. A tak naprawdę powinny być zwrócone na Tego, który jest Panem nas wszystkich. Na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo z Jego krzyża wypływa ta ogromna miłość. To ogromne miłosierdzie, którym obdarza każdego z nas codziennie. Tak już jest. Moi drodzy, Ewangelia o miłosiernym Samarytaninie nie jest tylko i wyłącznie relacją, że kapłan i lewita schodzą, kochani, schodzą z Jeruzalem do Jerycha. To jest rzeczywiście, kiedy patrzymy geograficznie na to, kiedy patrzymy topograficznie na to, to widzimy, że Jeruzalem jest wyżej niż Jerycho i trzeba zejść w dół. Ale to też symbolicznie jest dla nas. Ja jestem Mariawitą. Kocham swój Kościół. Ale to nie znaczy, że mam drugiego omijać. To nie znaczy, że mam drugiego nie zauważać. Bo takie samo przykazanie jest. Czy to jest Mariawita, jeszcze raz powtórzę, rzymskokatolik, ewangelik czy metodysta. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Piękne dzisiaj słowo. Na początek, na drugi dzień naszych spotkań ekumenicznych. Miejmy nadzieję, że Pan obdarzy nas właśnie tą miłością, tym ziarnem, które ma się stać w naszych sercach drzewem, gdzie ptaki niebieskie zamieszkają na gałęziach Jego. Prośmy więc Pana o tę jedność, o tę miłość, abyśmy już nigdy na drugiego człowieka nie patrzyli jak na obcą osobę, ale jak na mojego brata, na moją siostrę. Kto w miłości mieszka, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.